Kuboś, ty szybciej rowerem dojedziesz niż my autem. Tak. No kurde. Na pewno. Kto to za typ tam ci odjechał? Nie, ale jadę z nim już tak z 10 km. Zaczynamy tą przygodę. Już jesteśmy na lotnisku. Tak, tam na niebieską, polecam. Lysiuwa i Hajan. Ile znowu będzie trwał filmik? Półtorej godziny? Nie, no tamten godzinę będzie miał na pewno. Godzinę z hakiem. A bo już się zakończył, teraz jest nowy. Nowy jest, tak. To jest nowy odcinek. Ten taki będzie normalniejszy, bo tamten to taki poszarpany, że... A to weź, no. No i zaczynamy. Lesiuwa już się cieszy. Ja co ten rower ci tak błyszczy? Ła! Wygląda jakby był nowy z kartonu, jakby miał może z 2 tygodnie. Ale Richard, ale. Marta, elektryki nie jedziesz? No właśnie. A ja sobie wsadziłem większą zębatkę specjalnie na ten wyjazd. Nie wiedzieć czemu. Było warto. Nie sądzę. Ania, jak wrażenia z pierwszego podjazdu? No mówię, lepiej tak niż na nogach. No nie? No serio. Nachylenie 14%, czyli wcale nie tak dużo. A teraz myślałam, że ja mam tu na ekranie nachylenie. I pan Paweł mówi, że będzie skakał na absolutorze za nisko. Absolutor 2,24, czyli 2,25 to już jest. O proszę, cóż za spotkanie. Na szczycie. Panie na szczycie. Tu możemy na razie zjechać, bo po prostu tam nie trzeba aż latać. A po prostu jedźmy na razie, to coś da płynnie, to jedźmy. Jechajmy lewą i prawą. W zasadzie to obie są złe. Jak widzicie, wyjechaliśmy razem. No i drugi podjazd w stylu Globusa w Lublinie. Po siatce. No jest i Kubuś. Kubuś dojechał szybciej rowerem niż my autami. Znaczy może nie szybciej, ale też nie wolniej. Nie, to tylko. Tak, 12%, 14%. Leszek czuje to, nachylenie rośnie, trzeba dołożyć. Tak. Pierwsza sekcja leśna. Mam za dużo powietrza, ale trudno. No i pierwszy podjazd leśny. Ale mam przybomblowane powietrze. No. W sumie na początku było tak dziwnie, bo to nie piękało, ale w sumie
Leszek, bo cię smycz za bardzo rozwinęła. No tu jest 20% i korzenie do tego. No, 25 pokazało końcówkę. Ła. No srogo, srogo. Trzeba przyznać. Tak. Tutaj tak. On jedzie on side. A i tutaj trzeba było. Paweł łapie oddech. Spróbujmy. Nie pamiętam. Nie pamiętam czy pamiętam, ale. Ale nie pamiętam. Pierwszy kontakt trasą na kołach, więc na razie skoślało. Możecie się nie śmiać. No właśnie. Już odpiłem nogę niepotrzebnie. Wygląda dużo lepiej z roweru niż z piechoty. A gdzie jest to takie, co Maciek mówi, że się przeskakuje? To tam, na koniec, pod koniec rundy. Nie, no nie, nie było to źle. Zdecydowanie lepiej niż z buta. Teraz ten trochę triki mostek. Dobrze nam idzie. No i teraz będzie najdłuższy zjazd. I w sumie taki, który wymaga największej rozkminy, chociażby właśnie z racji tego, że jest dość długi. Nie było źle, nie było źle. To Lesiuwa mówi, że to jest ukochana sekcja teraz przed nami. Ale skosili. Jakoś totalnie źle pojechałam. No ale dobra, no ale jesteśmy wszyscy na dole, jeszcze tylko Paweł. Jak na pierwszy przejazd na kołach, to uważam, że i tak poszło to bardzo sprawnie. Wiedziałam już. Lepiej niż na nogach. No lepiej, lepiej, lepiej. Zdecydowanie lepiej, naprawdę. No. Znaczy mniej widać. I przez to łatwiej jechać. Mniej się analizuje. Tak, tak, tak. No nie ma czasu na to, nie? I muzyma. Nie, ten niebitny pociąg. Co, korba? A. Ta przerzutka. Tak. No. Daj mu kluczyki. Proszę. Kultowy andorski podjazd. Sinki w korbach. Lesiuwa, patrz, patrz. Ja powiedziałem sinki w korbach, spójrz na Lesiuwę. O! No i po co było wkładać większą zębatkę w rower? Panie Przemku, po co panu to było? Teraz kurde, ledwie to pcham. A, tyle cierpienie. Jeszcze mi nachylenie nie zaktualizowało. Ale rośnie. Na razie 10. Na pewno nie, 16.
Na pewno nie jest 16. 15. Na pewno nie jest 15. Siedemnaście. No na pewno nie 17. Osiemnaście. No a czy będziemy płaszczać teraz? Dziewiętnaście. Damy 20? Kto da 20? Marnujesz tren na gadanie. Zawsze tak robię. Nie, na 19 nabiło i skoczyło na 18. O matko. Myślałam, że będzie gorzej. Wiesz, kiedy zaczyna się gorzej? Jak trzeba tu jechać szybciej. Ej, ale nie działam idealnie. Nie? No i tak to właśnie wygląda. Myślę, no to może to nam tak sprawnie idzie, to po prostu nagram cały track. Sekcja białka, tak? Ciekawą na tej trawce i do boksu. No na razie nie jest źle. Do góry. No i teraz na sekcji białka oczywiście muszą być odjazdy po łące. Ohoho. Ohoho, jak sztywniutko. Czuła mówi, że noskiem to wciąga. Ale do góry nie ma sensu, jak widać. Dobra, Leszek, poczekajmy trochę. Idziemy. Tak. Ja na razie czekam. No daleko, daleko. Czy cała tamta sekcja?
swój most. Atak na pozycję. Znaczy powiem wam, że no szybko na lód. To jest do zrobienia. No tak, tylko czy przez ten kamień? Tu i tą szczeliną, czy nad? Bo to jest różnica, o tą różnicę chodzi. Bo tędy to spoko. Tego na ten dół i na front. Ale co, czy ten potem przejechać i tam? No i tu zeskoczyć na tamten kamień, tam przyjdzie. No bo w ogóle poza kamieniem. Nie, no tak, lecisz po tutaj, po tym o. Że wiadomo, jak nie dotykasz klamek, to cię to nie ślizgnie, nie? No, no tu trzeba dojechać, puszczyć klamki, to też. No ale to jest różnica z tego. Ja mogę zaprezentować. Hanna, chodź na koło. Tak, bez patrzenia. Chodź, jedziesz ze mną. Chodź, nie tutaj. Nie, nie. Chodź. 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 Chodź, nie pytaj. Za dużo pytań zadajesz, dziewczyno. Chodź. Jesteś na to gotowa. Zaczniemy sobie w cieniu. Trochę mózg schłodzić. Hamulce mi spuchły już. Hamulce. No, widzisz, tu ewidentnie widać, że jest rozwidlenie, nie? Tak. Lewa linia i prawa. My jedziemy w prawą. Trzymamy się blisko koła. Jedziesz? Znaczy, no bo tu jest jadąc od połowy, musisz myśleć, że już musisz się lekko łamać w lewo, nie? No właśnie tak, ale... Bo tak to cię wywlecze. Ale ogólnie... Czuję, że ogólnie mnie wybija. No ale jedziemy na przepompowanych kołach wszyscy na razie. No właśnie. Więc to też się trochę zmieni, nie? Ale to jedną rundę musimy tak przejechać, żeby poczuć, gdzie jest limit ciśnienia. No bo tu jest gdzie dobić, no. No i tu bym nie próbował się łamać, bo to... Nie, to nie ma sensu. No, a tu już się ładnie wyjechało. Ale tu nigdzie nie skręcisz, tak? To lecisz po prostu prosto. Tak, nie, w ogóle tu nie ma sensu skręcać. No. Tylko trzeba pamiętać, słuchajcie, to co tutaj upałem, no to jest jedyna rzecz, która przeszkadza. Aha. Co? Co, jedziemy we dwóch? Jedziemy we dwóch? Leszek, jedziesz tędy? A ty jedziesz? No. To wcale nie jest takie trudne, na jakie wygląda, nie, bo... Nie, tylko pytanie, czy ten dojazd tam naprawdę jest tak szybki, jak ten jest szybki. I to hamowanie tu przede wszystkim, nie? No bo stamtąd jak skoczysz, no to tu musisz dobrze łamać, żeby się zmieścić tutaj. Ja sobie tu najpierw najadę, zobaczę. Kto jedzie pierwszy? Nie, jakby to było na takim szlaku, tak jak wczoraj my jechaliśmy, to ja bym tu skakał, nawet bym się nie zastanawiał, a tutaj to zawsze tak właśnie jest. Z pozycji roweru, jak widzisz od razu, to jedziesz, a jak zaczniesz się zastanawiać, no to... Ale i tak myślałam, to się zastanawiasz. Po tym, co obeszliśmy, a jest baja.
No nie, nie aż taka baja, bo trzeba naprawdę być skoncentrowanym. Jedzie, nie? Nie, no tak, 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 nie, bo ta skała, jak słucha, to trzyma to w miarę, nie? Tak, ale na przykład na mokro. No zrobi się gorzej, na pewno, no. Ale byłoby ciekawie na mokro. Weź. Mega lubię takie warunki. Jedzie Karol. Karol jedzie tędy. O kurde, nie było. Nie byliśmy na to gotowi. No właśnie, nie było. Nie było na to. Ale się właśnie zatrzymał i stracił właśnie już 20 sekund. No i co, Kubuś? Trzeba się będzie za mocno koncentrować tam, mi się wydaje. Nie no, bo to generalnie jak wylecisz na prędkości, to już i tak nie spadniesz wcześniej niż ten kamień, nie? A on jest pochylony w dół, więc on cię nie zatrzyma. No bo można też kombinować tutaj, zobaczcie, że jeżdżą pomiędzy, ale to już sensu nie ma. Jedź Paweł prawą, jedź, 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 jedź. Nie zatrzymuj się. Onside, to jest nasz zawodnik. I łam do lewej. Nie, nie. Ale, ale to tu też może być. No widzisz. Przy takiej prędkości to tak. No tak, ale jak jedziesz szybciej, no to nie, to nie. To lepiej tamtędy polecić dookoła. Jednak nie. No to jest taki straszak jednak. Ready, steady, go. To już było trochę za szybko. No, ale mi wyszło przynajmniej. Kubuś atakuje skałkę. Jeszcze jaki ładny kontakt przed nim kołem zrobił? Taki kontrolowany. Idealnie to zrobiłam zdjęcie, patrz. No i mamy rozblokowanego. A jeszcze jeden. LJ jeszcze raz atakuje. LJ spokojnie. No i git, no. Bunny hop challenge teraz. Nie zmieniłem biegu. Nie zmieniłem biegu. Prędzej bym obszedł ten rogaty. Bo jest trochę. Bo ta linia co. Nie, nie, bo ja nie zmieniłem biegu, nie miałem z czego dokręcić. Na miękkim wjechałem. Kamienie na ozdobę. No ale tutaj łatwo stracić. Tak, tak, tak. To jeździ zawsze jako taka. No właśnie tu nie, bo tutaj trochę cię potem. Nawet na tym można się lekko oprzeć przodem, jakby się ktoś za dużo miał speeda. I potem tu bym leciał się go. O, dobre! To było dobre. A co z tego wyskoczył? Nawet nie wyskoczył. No czekaj. No i widać ten, że jest opadł. Może szybciej, nie? Bo tak to. Co? Bo tutaj na większej prędkości. Ale chyba pojedźcie to z góry teraz. Ale pojedźcie z góry, bo tu prędkość za mało macie teraz aktualnie. I przy tej większej prędkości tam jest ciężko to wymanewrować. A ja na pierwszej był chyba. No ja nie wiem, czy to samo było, czy nie. Nie, to jest to samo. Nie, no ja pojadę tą tak, jak wymyśliłem. Czyli przez tą bramę i prosto. Po tych dużych.
nie finale też. No tak, i po tych dużych. No dokładnie. I im szybciej będzie zjechać, tym łatwiej to będzie zrobić. Jakie triki. Przestrzeliłeś? Ale lewą czy prawą? Ja chyba jeszcze szerzej niż ty powiem. Ale skida miałem dobrego, tylko no. Płynność. Ale płynniej jest na tej prawej, w sensie no nie macie co zatrzymać. Dobra, jedźmy dalej, jedźmy, jedź. Nieźle nam idzie, powiem wam. Zmieścimy się w godzinie z objazdem jednej rundy. No tak, no w zasadzie to na końcówce bardziej bym powiedział. No taki szybki ten podjazd. Jadą chłopcy jacy, ale nie. Uwaga, musimy ustąpić pierwszeństwa. Uwaga, kids. Ale nie tak. Ej! Nie, bo my musimy tam zawinąć i przez środek przelecieć i tu wyjechać. Da się ominąć te mury tędy, lewą stronę. Ale będą taśmy. Jak tak zostanie? Nie, to będzie. Na razie jest otwarte, bo dzieciaki jeżdżą, nie? Trwają pomiary. Zaczyna się. Komuś pierwszy. O co kaman w ogóle? Półchłopek. Kubuś półchłopek. Teraz Karol. Nie no, wygląda dobrze. Wygląda naprawdę dobrze. Dobrze podnosi, widać. Czy nie podskakują? Czyli jest szansa, że na Maliś to doleci. Co to jest? Czy to na luzie doladujesz? No. On to nawet przelatuje. I nie musisz tam pociągać na dalej. Nie. Czemu? Huh?
Weź, jedź z nimi na trasę. No dobra, jedźmy dalej. Skaczesz? Teraz nie. No nie, ja potrzebuję jeszcze dwa dni na bike parku. To cię nagram. Nie, no to nie jest duże. No nie jest, nie jest. Jak się rozpędzę, to spokojnie bez niczego to wyciągnie mnie. Ale trzeba się wybić. Nie. Nie, bo wy przelatujecie spokojnie 1,5 metra za próg. Mistrzowie świata, ja. Gdzie? A cię nie, asy jakieś. Zjedziesz sobie po treningu niebieską trasą do Masany, tam sobie poskaczesz stoliki i tu wrócisz z otwartą głową. Ale serio mówię, nie, naprawdę, ale nie, jak się zastanawiasz, to jedźmy dalej, okej? Okay? Wrócisz do tego następnym razem, na luzie. Na luzie do tego wrócisz. Easy. Ładnie zasypali? No i w zasadzie końcówka rundy. Ostatni przejazd przez las, przez boks, mostek. Najpierw. No jesteśmy znowu w boksie, pizzą, trzeba się napić. No tak, należy robić podwójny bok. No tak. Zawolny. Będziesz szedł na whipy. Mostek. No i co, przejeżdżamy przez metę, wczoraj tu leżały dmuchańce, już ich nie ma. Przejeżdżamy przez metę i wjeżdżamy na kolejną rundę. Bez odbioru. Drugi raz to samo. No właśnie. Pewnie da się szybciej. Fajne uczucie, jak tak jedziesz, chcesz sobie wrzucić wyżej, a tu już jest pusto. Się zastanawiasz, czy się bateria rozładowała, czy jednak już nie ma nic.
Nie. Koń. No. Jak jadę autem. Jakby byście wjechali, nie? No na dół, do miasta. Tu Masany jest niebieski szlak fajny, taki... Cały czas, no tak, tak. Nie no, dobrze pojechać, bo jest dużo stolików i takich, więc można... Uważaj. No i... Załóżmy, jakiś picie w samochodzie? Tak, bo ja już mam zero. Ja też. Trzeba dojechać, dotankować zaraz. To nie wiem. Ale Siuła, co tam się podziało? Czemu korek zrobiłeś? No i właśnie ta linia będzie generalnie... Na remis lecz. No. Przejechał kamienie, ale potem na dole muszę hamować, aż jest z lewej poleciał. A mi się wydaje, że jest lepsza ta taka, co ja raz jechałem, nie tą taką... Tam pośrednia. Tak, pośrednia. No trzeba ją rozkminić. No. Trochę nie tak. Nie, bo ja teraz ją trochę popsułem. Jeszcze mamy parę dni, parę przejazdów. Pewnie tu jeszcze nawymyślają niektórzy. Się zobacz. No. Coś tam wymyślą. Nie ma co tu przyjeździć. Zrobiliśmy bonusowy podjazd. Godzinka podjazdu prawie. Nie no, mniej. Jak? No, ciutkę mniej, ale jeszcze nie dojechaliśmy. No. Ładna pogoda, cieplutko. Ale no, rowery czysto. No bo tam dalej jest dziura, byś zastawili, żeby się nie wpadła. No, no właśnie. Widzowie. Przemek sobie poszedł, więc zabrałam kamerę i nagram pozdrowienia dla mojej babci, która ogląda filmy. Także pozdrawiam. Ja pozdrawiam wszystkich obserwujących. I co można jeszcze powiedzieć?
Ilona się ze mnie śmieje, bo masuje właśnie Alicję i zjadłaby kolację. Możesz zjeść u nas. Zrobię ci coś do jedzenia. Włożyłam mięso do piekarnika. Proszę? Włożyłam mięso do piekarnika, jak byłam na masażu. Będę mieć indyka. Indyk będzie grany. Dobra. Pozdrawiam. Pa. No i jedziemy sobie na trasę. I Paweł wyjechał rowerem i autami. I proszę o to bardzo. Dojeżdżamy do ostatniego rądka przed trasą. W zasadzie na górze już zostało płaskie do dojechania. I pan Paweł bez pomocy klamki. Nie zasuwa. Jak zły. No. Idzie tak jak tamten, widzisz. Smaży interwały. Kom jest blisko! Kom jest blisko! Paweł, nie poddawaj się, tak dalej. Kom jest blisko! Raz, bo mówię, że kom jest blisko, także nie poddawaj się, takie tempo trzymaj. No niby działa. Cześć. No do góry nogami jesteś? Teraz jesteś normalnie. Mało. Mało? Przód mało na pewno. A tu? Tył też mało. 1,15, 1,25 musi być. 15 z przodu, 1,25 z tyłu. Przynajmniej na początek treningu. Zaczynamy tą nierówną walkę. Już jesteśmy na lotnisku. Lecimy. Odlot. Jakby nie jechać, no w zasadzie remis. Wczoraj też tak było. No, bez jeziorkiem tej dziki tam bardziej poprawy. Tam było więcej korzeni. I wyjeżdżaliście tu? No. Ten podjazd jest taki nieoczywisty. Linii jest dużo. No ale tak posłuchaj to bite, ale jak w zeszłym roku był taki armagedon pogodowy, to na to musiało być. No. No dobra. W zasadzie ja za każdym razem jechałem górą i za każdym razem wychodziło mi to źle. Więc teraz pojadę z góry na dół. O właśnie. Teraz by pedałem przywalić. Wtedy tu jest tych linii dużo i wszystkie są względnie dobre.
Że nie będziesz. Ale jedź wolno. No dobra, ja wolno jeżdżę. Ale już chodź teraz. Chodź! Cieniasz! Jedziesz? Też nie. Porąbany Rock Garden teraz. To leci za wolno. Ja jak sobie przy... No nie. Albo jechaliśmy dużo za wolno teraz. Kto jedzie? Za mną. Bo mamy korek. Stop, bo mamy korek. No może. Co? A jak mam flaszę? No ja to manualem, tamtą hopę i tamtą manualem gaszę. Nie, bo się wierzę tam i cię. Przez środek i tu. Ja się mam taka podeszła. No to dawaj. No wszyscy jedźmy na raz. No tak, to się. Ala, poczekaj, to się ułożymy od razu, nie? Generalnie tamtą hopę można przeskoczyć, a tamtą manualem wyciągnąć. Tą. No tam przedostatnią. Bo tak będzie stąpić.
ale trzeba się... No dobra. Paweł kontratakuje. Wydaje mi się, że tu wyjście jest lepsze z tego zakrętu. No. A prawa jest. Jeszcze jak się przeskoczy te dwie tam. A ja zobaczę, czy to będzie moja. Alicja zobaczy, czy to będzie jej. No nie. To tamta jest dużo lepsza. Dawaj, Ala, dawaj! Ja nie kombinuję, frunę po prostu, byle. No jadę ma wprost. Tak, po prostu. Ale nie tak wolno. Ja jeżdżę tu. Nie, no to ja tu dokończę się jadę inaczej zupełnie, bo jadę po trawersie. Come on, come on, come on, girl, come on! Come on, come on, come on, come on! Ale ile można takiej prostej linii błędów popełnić? Dwa. Pierwszy tu, bo jedziesz tędy, no. A masz jechać tędy. Mhm. Drugi tam, bo jedziesz tam tędy, no, a masz jechać tędy. Masz idealnie lecieć prosto.
Okay. Bez omijania tych wystających, one nie, nic ci nie zrobią. Okay. Latujesz prosto, prosto, prosto. A ty najeżdżasz i tak, lecisz tędy. Tu musisz lekko przełamać, po czym wyjeżdżasz tam i odbijasz tam z powrotem. Robisz dwa skręty na prostej linii. Dzięki. Tak. Papieroski, papieroski. Kurwa, mać. Ruszaj. Ruszaj, ruszaj. Zanim znowu przyjedzie jakiś mistrz świata i chciał cię rozjechać. Tutaj na samym końcu musisz mocniej tyłem dohamować. Tak właśnie. A tu po lewej jest belka podsypana i bez skakania można przejechać. Jeszcze bardziej na styk doleciałem niż wtedy. Akurat zakończenia filmu potrzebujemy, bo to jest kolejny dzień, będzie kolejny film. Więc Paweł, jak jest? Bardzo dobrze. O, dobrze. A będziesz jeździł po trasie? To niedobrze. Niedobrze? Nie. No ale to. Pomachaj do widzów. I zaproś na następny film. Aha, no to jedzie. No i pięknie.